Proszę wielmożnej pani, bo chciałam powiedzieć, że od pierwszego pójdę sobie. Co? Pójdę sobie. Ani mi się waż. A dam na swoje miejsce. Patrzcie ją, jak się odgryzła. Już jej się w głowie poprzewracało, już miasto na nią działa. Proszę wielmożnej pani, bo to przyzbyszka. A. To. Ja tak nie chcę, bo to... Znowu? Ciągle. No dobrze, ja mu powiem. Proszę wielmożnej pani, to na nic. Przecież pani wielmożna nie raz, nie dwa. Mówiła, że mówiła? No ale teraz to pomoże! Bo ksiądz mówił, żeby odejść. Ty do księdza służysz, ty u mnie! A ja muszę się księdza słuchać. Idź po mleko i po bułki. Dobrze, proszę wielmożnej pani.
boisz się? Ja także... Dobra, daj grzebie, to cię uczeszę. Nieprzyjemnie, jak kto głośno krzyczy. Bo ty jesteś sentymentalna! Ty się wdałaś w ojca! No a skąd ty wiesz, jaki jest ojciec? Przecież ojciec nic nie mówi. Ja już swoje wiem, zresztą masz jego nos! To dziwne. Co znowu? No, że niby dziecko podobne do ojca albo do matki. Jak to się dzieje? A ja wiem! A ja wiem! Powiedz! Powiedz! Nie, nie ma głupich, nie powiem! Ale wiem! A kto ci powiedział? Kucharka! Kiedy? Wczoraj, jak mama poszła do teatru, a nas nie wzięła, bo to nieporadna sztuka była. Ja poszłam do kuchni, a tam Anna mi powiedziała! Kesia! Co? Ja myślę, że to grzech. Ale co? No, mówisz z kucharką o takich rzeczach? No ale kiedy to prawda, tak jest naprawdę? Gdyby mama to wiedziała! No to co? Krzyczałaby! Ona wiecznie krzyczy. Nie powiesz? Nie, nie powiem! Nie chcę cię grać na swoje sumienie! Nie grosz maluczkich! No dobra, słuchaj, coś bym ci powiedziała, ale masz przysięgnąć, że nikomu nie powiesz. No machaj się, no! Zbyszko, lata za Hanką! Po co? Co, ale... Z tobą to gadać, co? No sama powiedz, można z tobą gadać? No bo mówisz, że... Lata. No lata, czy zaczepia, czy... Kocha się, czy jak? Ale Hesiu, Zbyszko? No co, nie wiesz, jak to się dzieje? Nie byłaś na Hance? Panicz? No i nieszczęsna Hanka, gwałtem tu idzie! Ale ja padam z nóg! Widzę! Nie ma tu gdzieś czarnej kawy? Nie ma.
Nie ma czarnokawy w tym zakładzie. Gdzie byłeś? Gdzie byłeś do tej pory? Gdybym mam ci powiedział, to mam cię, by tak skakała, że lepiej nie pytać. Jak ty wyglądasz? Jesteś cały zielony! A to jest bardzo modny kolor. Mam cię kazała także balkony i okna pomalować na zielono. Która panna cię weźmie, jak będziesz tak wyglądał? Jeszcze gorszych biorą. Wyrażaj się inaczej! Ciągle myślisz, że jesteś w towarzystwie tych panienek! Takie dobre towarzystwa jak inne! A co mam cię wydziwiać na panienki? Sama mamcia wynajmowała, to jest z pierwszego piętra. Ale się jej nie kłania. Ale pieniążki za czynsz to mamcia od niej wyżarzasz? Ha! Przepraszam, bo ja takich pieniędzy dla siebie nie biorę! A co mamcia z nimi robi? Podatki nimi płacę! Zbyszko! Zbyszko! Nie po to cię mlekiem swym karmiła, żebyś teraz nasze uczciwe i szanowane nazwisko po spelunach włóczył! No nie martw się, pani Durska. No ale co mam cię chce, żebym ja to z wami w domu robił? Nikt nie bywa. Żyjemy jak ostatnie sopki. Za ciężkie czasy nie ma na przyjęcia. Człowiek jest zwierzęciem towarzyskim. Musi od czasu do czasu myśl wymienić. O, widzi mamcia myśl, to jest takie wielkie słowo. Choć ono się stąd gna, to przecież tu i ówdzie jeszcze się kręci. Ja tam nie mam czasu myśleć. Właśnie. Właśnie. To też jest w domu co? Myk. Bo w domu to właściwie cmentarz. A czego? Myśli. Swobodnej, szerokiej myśli. Jesteś głupi, ty i twój ojciec to ta sama dusza. On co dzień w cukierni, a ty Bóg wie gdzie. Dobra, ojcu. Dzisiaj wychodzisz. A uważaj, żebyś nie zgubił. Na co czekasz? Aha. Zbyszko, podaj ojcu cygaro z pieca. Czy ty wiesz, o której twój syneczek do domu wrócił? Zwariować można z tym człowiekiem. Tak go mamcia wychowała. To już zarazko! Przepraszam, jestem nieubrana. Ja tylko na chwilę.
panią. Dziękuję. Tylko parę słów. Dostałam list pani. A pani już zupełnie wyszła ze szpitala? Tak. Widzę, że pani jest zdrowa. O, jeszcze daleko. W domeczku swoim wróci pani szybko do sił. Dla kobiety nie ma jak dom. Ja zawsze to powtarzam. Tak, skoro ktoś ma ten dom. Wszakże pani ma męża. Stanowisko. Tak, ale proszę pani, czy to rzeczywiście konieczne, abym na pierwszego przyszłego się wprowadziła? Proszę pani, ja mieszkania koniecznie potrzebuję dla... krewnych. Wolałam pozostać. Trudno będzie znaleźć w zimie. To niemożliwe. Powtarzam pani, niemożliwe. Wiem, że pani kazała kartę na mieszkanie wywiesić, więc krewni się pani nie sprowadzają. Niech pani nie zmusza mnie do sprawienia jej przykrości. Czy ma mi pani coś do zarzucenia? A skandal, który pani przez swą trucie wywołała! A więc o to chodzi? Pogotowie ratunkowe przed moją kamienicą! Pogotowie jak przed knajpą, gdzie się biją! Ależ proszę pani, wy pani może zabić wszędzie. W porządnej kamienicy wypadki się nie zdarzają! A potem te gazety! Trzy razy wymienione nazwisko Dulskiej, nazwisko moich córek przy takim skandale, że... Zna pani przyczyny i nie mogłam tego znieść pod moim dachem. Lepiej pod swoim niż pod cudzym. Mniejsza publika i nikt nie wie. Ale ja wiem. Bo ja pani. Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy brać w domu, aby nikt nie wiedział. Rozumiem. Wyprowadza się. Chciałam pani tylko powiedzieć, że kazać mi się teraz wyprowadzać, to ani to dobre, ani uczciwe. Uczciwości mnie pani nie nauczy! A proszę tych, co będą oglądać mieszkanie, nie zrażać. Powiem, że jest wilgoć, bo rzeczywiście jest wilgoć. Na to jest sąd, łaskawa pani. Tak mi każe sumienie. Żegnam panią. Zdaje mi się, że to lokatorka z paseru, ta co się truła. Tak, tak ta sama. Wymówiła mi mieszkanie. Tak? A to się dobrze składa. Nam właśnie podwyższyli. My chętnie to mieszkanie weźmiemy. Obejdzie się. Przecież mogłaby to ciocia zrobić dla nas, jako dla krewnych. Za ciężkie czasy na zbytki. Rozumiem, ciocia przypuszcza, że nie będziemy płacili. Ja tam nic nie przypuszczam, tylko wiem, że żyjecie nad stan. Chodzicie do teatru. Prenumerujecie pisma. Ja tam pożyczę i wystarcza. Nie pożyczę, to się świat nie zawali, że tam drukowanych pierdół nie będę czytała. Przyjmujecie gorącą kolacją. To konieczne. Ha, no jak konieczne, to się nie skarżyć, nie wystarcza. Przecież nie możemy żyć jak... Jak my? Zobaczymy, jak będziecie skakali na starość. Ja i Felicjan mamy inne pod tym względem zasady. Mój mąż nie umie się oszczędzać. Ja także. Skoro masz takie usposobienie, to trzeba było iść za tego aptekarza z Felczaka. Namawiałam cię! Przecież on rok temu umarł. Właśnie! Miałabyś kamienicę i byłabyś wdową. Tylko, gdzie spać nie można. O, jak się masz, stara? Jak się masz, poprawo. Bardzo zielony? A cóż to, oświadczasz się dzisiaj? Tak, oświadczam się. Tylko ten stary, no wiesz, radca. Znowu się będzie na większym okiem patrzał. A tam długi, moja kochana, długi... Darujesz mi, moja droga, ale będę ścierać kurze, więc muszę oszczędzać szlafroka. Ależ proszę, niech się ciocia nie krępuje. To mam cię naprawdę wyrzucać się otruła z kamienicy? A tobie co do tego? Tak słyszałem, piąte przez dziesiąte. Byłem zbudowany małosiem serduszkiem. Bo jak dla mnie, to jest bardzo uczciwa ta kobieta. Skandalistka! Zrobiła to z miłości dla męża. Co głoście mamy? Miłość małżeńska. Ja wam w tę miłość nie wierzę. Szumie dwabiami pod spodem. Cóż temu dowodzi? To, że nie jest uczciwą kobietą. Dla męża, mój panie, kobieta nie potrzebuje się pod spodem zdroić. Siedźże spokojnie, bo i ty szumisz. A zresztą, jeśli chodzi o tą z pierwszego piętra, to ja zaręczam, że nie jest uczciwa. A ty skąd to wiesz? On się do niej brał i dostał po nosie. Mógłbyś zostawić trochę turki w spokoju! Czasami jak na ciebie patrzę, to wierzyć mi się nie chce, że jesteś moim synem!
Jeśli mam cię o wątpliwości... Nie miej nigdy dzieci. My się nie staramy o to. Nie, ty nie jesteś moim synem. Jestem. Jestem niestety. I na tym polega cała moja tragedia. Żadnej moralności, żadnych zasad! Żadnego płaszczyka teoretycznego jak mamcia! Rzeczywiście, ciocia ma rację. Mógłby się trochę ustatkować. Wyglądasz jak śmierć angielska. Ty też ładnie wyglądasz. Się urodził bogotuństwu, aniele. Bo w łonie matki już nim byłem. I choćbym skórę zdarł siebie, mam tam pod spodem w duszy całą warstwę kołtunerii, które nic wyplenić nie zdoła. Coś taki nowy, taki inny, walczy z tym podstawowym, szarpie się, ciska. Ale ja wiem, że to do czasu. Że ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb. Że przyjdzie czas, kiedy to ja będę Felicjanem. Będę odbierał czynsze, będę, no, dulskim. Pradulskim, oberdulskim, będę rodził dulskich, całe legiony dulskich i będę miał srebrne wesele i porządny nagrobek z dala od samobójców. I nie będę zielony, ale nalany tłuszczem i nalany teoriami i będę mówił dużo o Bogu. Jeszcze tutaj jesteś? Czy ci nie wstyd? Ojciec twój pracuje, ja pracuję, siostra! Mamciu, mamciu, czy się pracuje, czy nie? To i tak wszystko idzie do jednego celu. Nieprawda, my ludzie praca, a próżniacy to... Ale my i wy jednak o... No co? No co? Wyciągamy kopytkę. Pa, pa. Kontenta ciocia z Hanki? Tak sobie. Niech ją ciocia odprawi. To czemu? Ja coś dostrzegam. Matko Boska, kradnie! Nie, gorzej. No, no. Zbyszko się do niej bierze. To... Ja wiem, co mówię. Niech ją ciocia odprawi, póki czas. Moja kochana, pewnie ci się przewidziało. Lepiej w domu. Nie, no, ja nie mówię, ale... A wie ciocia, może ciocia ma rację. Czy ciocia w tym roku podwyższa sobie najem? Muszę. Wszyscy podwyższają. Pokażę ci zeszyt. Suteryny po 20. Ciasno! Zęby sobie powybijają. Ja tam tędy nie chodzę. Oba partery po 5. Pierwsze piętro, panienka, o 10. To za mało. Ja bym podwyższyła co najmniej o 30. Tak myślisz? Naturalnie. Ma pieniądze. Lekko jej przychodzą. Niech płaci. Niech płaci. Po twojej stronie.